schwierige Moment, aber ich glaube. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Nochmal danke für die Einladung. Ich bin zwar nicht gerne gekommen, aber es war mir wichtig zu kommen. Ja, danke. Ich weiß nicht, wie Ihre Rede vergessen wie die. Ja, im Konzert. Ja. Enthaltsamkeit. Wierzymy w to, że to wydarzenie, które dzisiaj będzie miało miejsce, będzie się o tym mówić w Europie i to pozwoli nam przekazanie tej pamięci o naszych bliskich dla kolejnych pokoleń europejskich. Każda nienawiść, każda niechęć do drugiego człowieka powodowana rasą, odmiennością religijną, odmiennością kulturową, inną orientacją jest groźna. Nienawiść, mowa nienawiści też jest groźna. I dlatego wspominając i pamiętając o tych, którzy zostali zamordowani, powinniśmy myśleć o tym, aby w Europie, w żadnym kraju europejskim i w świecie to się już nigdy nie powtórzyło. Sierpnia 1944 roku pozostali przy życiu Romowie i Sinti, byli więźniowie Zigeunerlager w Auschwitz-Birkenau, zostali zamordowani w komorach gazowych. Dziś mija 70 lat od tamtej strasznej nocy. Jesteśmy tu, by uczcić ich pamięć, a także tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. 20 lat temu kilkanaście osób spotkało się tutaj po raz pierwszy, aby upamiętnić tych, którzy zginęli w tym strasznym czasie. Budujące jest to, że z roku na rok jest nas tu coraz więcej. To pozwala wierzyć, że zagłada Romów i Sinti będzie kultywowana i pielęgnowana przez kolejne pokolenia. Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Romów w Polsce i Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów witam Państwa na uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę likwidacji Zigeunerlager, które obchodzone jest w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów. Chciałabym serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych, a w szczególności byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau oraz innych nazistowskich obozów koncentracyjnych i gett. Pamiętam tamte dni, jakby to było wczoraj. Zabili ich w lipcu w 1943 roku. Tamtej nocy miałam 5 lat, bardzo dużo pamiętam. Osiedle romskie znajdowało się na skraju Szczurowej. Mój dziadziuś Cygan miał swoją orkiestrę. Żadne wesele czy chrzciny bez niego się nie obeszło.
Babcia była Polką, zajmowała się domem. Pewnego dnia przyszedł do niej sąsiad, też Polak, i powiedział: nie śpijcie w domu. Nie posłuchali. Była to trzecia nad ranem, babcia wyszła do ubikacji i nagle wbiegła do izby, krzycząc: już po nas, domy były obstawione przez Niemców. Kazali nam wychodzić. Dziadek nie chciał, więc zastrzelili go w domu. Widziałam, że się przewrócił i tak został. Nie rozumiałam, co się stało. Usiadłam na wozie obok mamy, brata i młodszej siostry. Babcia się nie zmieściła, stała na poboczu. Mama wzięła mnie i powiedziała do niej: weź ją, jak przeżyjesz, to chociaż ona ci zostanie. Babcia nie bardzo mnie chciała, wolała mojego brata, bo był starszy. Wołała go, ale on mówił: mama ginie, ja z nią. Pojechał, a ja zostałam. Małych dzieci nie rozstrzeliwali, bo żal było im kul. Koło cmentarza była kaplica, schował się w niej sąsiad ze wsi. Wszystko potem opowiadał. Niemcy brali dzieci za nóżki, rozbijali ich główki o ścianę i wrzucali do dołu. Tak zginęła moja siostra. Wrócili po nas, zostało nas może 5-6 osób. Ujechaliśmy kawałek do rynku. Pani Piotrowska, która miała tam restaurację, zaprosiła Niemców na poczęstunek. Weszli do środka, a do nas podszedł granatowy policjant i powiedział: kto może, niech ucieka. Biegłyśmy z babcią polami, bo bałyśmy, że nas ktoś zobaczy i wyda. Trafiłyśmy do Rzemienowic i mieszkaliśmy tam do 1945 roku. Meine Familie wurde aufgrund von Himmlers Festschreibungserlass vom 17. Oktober 1939 am Wohnort polizeilich arrestiert. In der Folgezeit wurden zahlreiche meiner Angehörigen, darunter die Geschwister meines Vaters, nach Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern und deportiert. Insgesamt 24 Personen aus meiner Familie wurden ermordet. Als Kind wurde ich in der Schule von Mitschülern und Lehrern geschlagen und erniedrigt, weil ich ein Sinto war. 1943 wurde ich und weitere Mitschüler von der Gestapo-Männern aus dem Schulunterricht heraus verhaftet, weil die Gestapo die Deportation der Familien nach Auschwitz vorbereitet. Meine Geschwister und ich sind der Deportation nur dadurch entgangen, dass unsere Mutter keine Angehörigen der Minderheit der Sinti und Roma war. Ich werde diese schwere Zeit meiner Kinder, den Hunger und die Angst, die Verfolgung und Morde an unserem Volk durch deutsche SS-Männer nie vergessen. Ich möchte daher vor allem der jungen Generation sagen: seht es als eure vornehmste Pflicht und Aufgabe an, eure toten Vorfahren in Gebet und Gedenken zu ehren. Sie haben unsägliches Leid und Verfolgung erfahren und mussten damit leben und sterben. Um ihrer zu gedenken, sind wir heute hier. Mibarke Rabermann, bedanke mich. W 70. rocznicę likwidacji obozu romskiego KL Auschwitz-Birkenau spotykamy się w miejscu, które dla świata powinny być symbolem bezprzykładnej zbrodni dokonanej na narodzie romskim przez niemieckich nazistów. Dla nas, dla Sintów i Romów, jest świadectwem męczeńskiej śmierci naszych braci i sióstr. Jednoczymy się w pamięci o wydarzeniach przeszłych i jednoczymy się we współczesności. Szanowni Państwo, jest to dla nas bardzo istotne, bowiem współczesność nadal nie jest dla nas, Romów i Sinti, łatwa. W Europie w większości przypadków pozostają oni na marginesie społeczeństwa, a zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Nadal spotykamy się z przejawami dyskryminacji, a nawet aktami agresji. Tutaj dotykamy szczególnie ważnej, ale jak drażliwej kwestii – zjawiska stygmatyzacji. Ta stygmatyzacja leżała u podstaw agresji skierowanej przeciwko Romom i Sintom. Chcemy być pełnoprawnymi obywatelami krajów, w których żyjemy, wraz z wszelkimi obowiązkami.
i prawami, jakie obywatele, obywateli dotyczą. Chcemy, żeby państwa regionów Europy i świata byli dumni ze swoich obywateli pochodzenia romskiego czy sindowskiego. Chcemy, żeby nasze dzieci, kolejne pokolenia, czuły się u siebie, w domu. My nie mamy gdzie wracać. Tu jest nasze miejsce. W Polsce, w Czechach, w Słowacji, w wielu innych krajach. Myślę, że jest czas właściwy, że to my, wspólnie z naszymi partnerami, naszymi współobywatelami, z Polakami, ze Słowakami, z Czechami, z Węgrami, z Rumunami, Bułgarami, wszystkich, mamy realizować swoje obowiązki wobec własnych obywateli. Pragnę, abyśmy złożyli hołd pomordowanym w czasie II Światowej Wojny wszystkim, którzy tutaj zginęli. I nie tylko tutaj. Uczcimy ich pamięcią, minutą ciszy. Unsere Identität als Minderheit wurde durch die existenzielle Erfahrung nachhaltig geprägt. Zuerst in die absolute Rechtlosigkeit gestoßen zu werden, um schließlich zu Objekten des Völkermords allein aufgrund der physischen Existenz gemacht zu werden. In vielen Staaten Europas müssen Sinti und Roma wieder als Sündenböcke für ökonomische Fehlentwicklungen und soziale Verwerfungen herhalten. Eine Schlüsselrolle haben die Medien, die allzu oft althergebrachte Feindbilder abrufen und verstärken, statt sie kritisch zu hinterfragen. Erlauben Sie mir noch eine abschließende Bemerkung. Es gibt nicht nur ein Europa der Banken und Finanzmärkte, sondern auch ein Europa der Bürger, die eine gemeinsame Vision von Demokratie, Freiheit und Verantwortung teilen. Es freut mich deshalb ganz besonders, dass anlässlich dieses Gedenktages so viele Jugendliche aus den Reihen unserer Minderheit wie aus den Reihen der Mehrheit von teils weit her angereist sind. Mein Dank gilt hier stellvertretend Tern Yüppe, stellvertretend Emeran Elmazi, die die Teilnahme von 600 jungen Menschen, zwischenzeitlich habe ich ja erfahren, dass es weit über 1000, also dass es um die 1000 junge Leute sind, organisiert haben. Sie sind es, die die Erfahrungen unserer alten Menschen weitertragen und die die Errungenschaften unserer demokratischen Wertegemeinschaft, zu denen insbesondere der Schutz von Minderheiten gehört, künftig verteidigen werden müssen. Niemieccy naziści zabijali przedstawicieli romskiej społeczności z całej Europy, w tym z terenów okupowanej Rzeczypospolitej. Tej Rzeczypospolitej, w której w XVII wieku ustanowiono instytucję naczelnika romskiego i w której pod koniec XVIII wieku Komisja Policji Obojga Narodów wydała uniwersał stanowiący niezwykły w tamtych czasach krok w kierunku uznania podmiotowości i praw Romów. Nam, współczesnym, pozostaje powtarzanie głośno, że nigdy więcej nie dopuścimy do kolejnej porajmos, zagłady Romów. Stojąc w tym miejscu, na największym romskim cmentarzu, czujemy, że spoczywa na nas obowiązek pamiętania o ofiarach tej zagłady. Przybyliśmy tutaj, aby dać świadectwo tej pamięci. Donald Tusk. Szanowni Państwo, proszę pozwolić mi na dwa słowa osobistego wspomnienia związanego z tymi uroczystościami. 24 albo 25 lat temu miałem przyjemność uczestniczyć tutaj w uroczystościach. W tych uroczystościach brało może wtedy udział 30, może 40 osób. Wtedy też poznałem pana Romana Kwiatkowskiego i dzisiaj naprawdę serce rośnie, że po tylu latach to świadectwo, o którym pisze pan premier, to świadectwo daje tysiące ludzi, tysiące tych młodych ludzi z całej Europy, którzy są dzisiaj z nami. Ich obecność daje nam tutaj nadzieję, daje nam pewność, że ta straszna historia już nigdy się nie powtórzy. W ideologii, w której liczył się tylko zysk wymierny, a wszystko inne, według niej uważane było za Leben Sudwerters, Leben, życie bezwartościowe, naród ten uważany był za niepotrzebny element historii powszechnej.
W kontekście tego wspomnienia Ojciec Święty przekazuje wyrazy szczerego uznania Stowarzyszeniu Romów w Polsce i wszystkim, którzy upamiętniają 70. rocznicę zagłady Romów i Sinti. Niech ta ofiara niewinnych ludzi, zwłaszcza dzieci, wielka krzywda wyrządzona narodowi Romów i Sinti, będzie ustawicznym przesłaniem dla dzisiejszego świata, a zarazem wyzwaniem do budowania cywilizacji miłości opartej na poszanowaniu życia i godności każdego człowieka. Dla młodych Romów i Sinti, których tutaj jest dosyć dużo, wynika pewne przesłanie. Przywracajcie pamięć o swoich przodkach, przywracajcie pamięć o tych, którzy zginęli, bo tylko w ten sposób możecie przywrócić ich imiona, ich pamięci powszechnej, ich imiona, ich twarze. Jest to pierwsze pismo międzynarodowe, jakie zredagował i wysłał nowy prezydent. Tu w Auschwitz i w innych miejscach. Tu w granicach tego obozu śmierci znajdujemy jedną z najciemniejszych czarnych dziur tego świata, wykopaną i stworzoną przez zwierzęta w ludzkiej skórze. Tutaj jest jedno z tych niewielu miejsc, gdzie nie powinno się pytać, gdzie był Bóg. Tu trzeba spytać, gdzie był człowiek. Niestety to pytanie jest wciąż aktualne dziś, tak jak było wtedy. Dziś, 70 lat później, wciąż mierzymy się z takimi ohydnymi zjawiskami jak nienawiść, przemoc, ksenofobia. Wciąż obserwujemy antysemityzm w Europie. Wciąż dyskryminowani są Romowie i Sinti. Państwo Izrael, świat żydowski stoją tu dziś z wami, synami i córkami Romów i Sinti, aby oddać hołd i razem pamiętać. Keeping the memory of the extermination of the Roma alive is our moral obligation. Integration of the Roma is a great challenge for all of us. It is also a tall order. Remember, every day, the European concept of united in diversity and be open to all Europeans without exception. This lesson is one which carries great relevance to this day. Extreme groups that want to revive the heinous ideology that led to the Holocaust are resurfacing, and some of them have found representation in the European Parliament. As a president of the European Parliament, it is crucial for me that all the people of Europe feel at home in their continent. Wir sind hier, um uns diesem Ort und den allerschlimmsten denkbaren Verbrechen zu stellen. Gerade als Deutsche und als Vertreterin des demokratischen Deutschlands spüre ich enorme Verantwortung, die uns diese Geschichte, die mir meine Geschichte als Deutsche aufträgt. Ich möchte mich daher stellvertretend bei allen Sinti und Roma, die heute hier sind, zum Gedenken für das unsagbare Unrecht und für die Gräueltaten, die ihnen und ihren Liebsten, die ihren Familien, ihren Freunden, die ihrer Minderheit im Namen einer furchtbaren Ideologie angetan wurden, aus tiefstem Herzen entschuldigen. Ich schäme mich für das, was Deutsche ihnen, oft auch Deutschen, angetan haben. Für die 12 Millionen Sinti und Roma ist Europa Heimat. Heimat, zu der sie dazugehören und in der sie gebraucht werden. Deswegen ist dieses Gedenken heute auch ein Erinnern in die Zukunft, in eine Verantwortung für die Gegenwart. Die Verantwortung, die von den Schrecken der Vergangenheit auf uns lastet, sie ist von uns heute einzulösen. Lassen Sie uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass die Ausgrenzung der Sinti und Roma endlich ein Ende hat und dass die Lehre aus der Geschichte hilft, unseren moralischen Imperativ zu leben. Und dieser moralische Imperativ heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Danke.
Szanowni Państwo, ekscelencje, minęło już ponad 20 lat. Moje pokolenie, gdzie większość straciła swoich bliskich tutaj w tym miejscu, w Auschwitz, Birkenau, tutaj Cygonerlager. Czekaliśmy na to 70 lat. Po raz pierwszy słyszeliśmy słowo przepraszam od przewodniczącego Bundestagu niemieckiego. To słowa dla mojego pokolenia i dla kolejnych pokolenia zapadnie w głębokiej pamięci. A nam, a zwłaszcza młodym, pozwoli patrzeć z ufnością w przyszłość. Dziękuję jeszcze. Racism against Roma persists even today. And racism anywhere is a threat to people everywhere. We must condemn all prejudice wherever it springs up, because we know that the words of hatred too often become acts of hatred. Teaching about Romani experiences during the Holocaust is critical in combating prejudice. We commend Germany's efforts to remember the Romani victims of the Nazis, including the memorial unveiled in Berlin 2 years ago. We can learn from our history, and together we can change its course for generations to come. Habe ich allergrößten Respekt und ich danke Ihnen nochmals, dass wir uns an diesem Ort gemeinsam erinnern und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken wollen. Und für mich persönlich, auch wenn ich jünger bin, ist das keine Selbstverständlichkeit und es ist auch alles andere als eine leichte Übung. Denn unabhängig davon, dass meine Generation nicht in unmittelbarer Schuld zu den deutschen Gräueltaten steht, tragen wir Deutschen, ob jung, ob alt, eine besondere Verantwortung in Europa und in der Welt. Wir bekennen uns zu den grausamen und menschenverachtenden Verbrechen, die hier und an vielen anderen Orten von Deutschen begangen wurden. Wir wollen uns nicht des Vergessens, des Relativierens oder gar des Leugnens schuldig machen. Das sind wir allen Opfern des Nationalsozialismus, vor allem aber auch den europäischen Roma und Sinti schuldig. Wenn wir heute uns hier an diesem Ort der Erinnerung die Zeit zum Gespräch, zum Kennenlernen und zum Mahnen nehmen, bin ich zuversichtlich, dass wir in ganz Europa den Blick dafür schärfen, dass Roma und Sinti keine Außenseiter sind, sondern sie sind ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft und sie sind Teil unserer europäischen Identität. Diese Vielfalt in Europa ist keine Gefahr, sie ist eine Bereicherung und wir sollten sie als eine solche begreifen und uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir seit vielen Jahrhunderten in Europa leben. Chciałabym w imieniu organizatorów bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrowi Cywińskiemu i wszystkim osobom pracownikom tejże instytucji za pomoc i wsparcie przy organizacji corocznych uroczystości upamiętniających likwidacji Cygonerlager. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę delegację o przygotowanie się do złożenia wieńców. Wieniec od prezesa Rady Ministrów składa pan minister Paweł Graś. Bardzo proszę delegację Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów na czele z przewodniczącym Romani Rose wraz z byłymi więźniami o złożenie wieńców. Wieniec od ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego złożą sekretarz stanu Stanisław Puskowski oraz dyrektor Departamentu do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych pan Andrzej Marciniak. Proszę panią Monikę Przygódzką o złożenie wieńca w imieniu pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych pana Jarosława Dudy. Proszę o złożenie wieńca przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana Rzębskiego. Proszę ministra stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pana Michaela Rota. Wieniec w imieniu byłych więźniów i przedstawicieli Romów holenderskich złoży były więzień Zoli Weiss oraz były więzień pan Hermann Hollenreiner. Wieniec od Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau złoży pan dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, pan Piotr Cywiński. O złożenie wieńców proszę przedstawicieli Romów
i byłych więźniów z Ukrainy. Wieniec od przedstawiciela parlamentu węgierskiego, pana Laszlo Teleki, wraz z delegacją, także w imieniu Romów węgierskich. Są z nami reprezentanci organizacji romskich niemalże z całej Polski, przedstawiciele Stowarzyszenia Romów Podhalańskich, przedstawiciele stowarzyszeń romskich z innych miast w Polsce. Bardzo proszę o złożenie kwiatów. Proszę także obecną tutaj z nami młodzież z Międzynarodowej Sieci Organizacji Romskich Ternipe o złożenie kwiatów pod pomnikiem zamordowanych Romów i Sinti. I wszystkich Państwa, którzy są tutaj dzisiaj z nami, proszę o złożenie kwiatów i wieńców. Widzę także przedstawicieli Centrum Dialogu i Modlitwy i bardzo proszę o złożenie kwiatów. W imieniu organizatorów jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejszą obecność, za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia. Musical, genau. Dim's Oak.